Ojcze, dziękujemy Ci w imieniu Jezusa, Twojego Syna, za wspaniałą moc Twojego imienia, przez które, jeśli ktoś wierzy, zbawiony jest. Dziękujemy Ci, że możemy o tym słuchać, słyszeliśmy, słyszymy i jeszcze będziemy słyszeć, dopóki świat będzie istnieć, ponieważ Twoje imię ma moc. Przez imię Twoje, przez imię Jezusa, na obliczu całej ziemi, nawracają się, zdobywają sprawiedliwość, usprawiedliwienie, oczyszczenie, uświęcenie ci, którzy są tego niegodni, a jednak Ty, Panie, to czynisz. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że pośród nich jesteśmy i my, aby dzisiaj cieszyć się, radować i sięgać po Twoje żywe słowo. Niech ono dzisiaj do nas mówi, Panie. Niech to Słowo służy ku temu, aby imię Jezusa było wywyższone, abyśmy mogli Cię uwielbić i wywyższyć. Daj nam Ducha Świętego, daj nam mądrość Ducha, poznanie i zachowaj nas, abyśmy nie pobłądzili w Słowie, ale raczej znali je tak, jakim ono jest. Niech w ten sposób uwielbione będzie Twe imię. Daj nam uszy do słuchania, mi, nam wszystkim i niech Twoje imię, imię Jezusa będzie uwielbione. Amen. Drodzy, jestem bardzo Bogu wdzięczny za to, że mogę posłużyć Bożym Słowem i chciałbym, abyśmy od razu otworzyli stosowny fragment. Chciałbym rozważać dzisiaj wspólnie z Wami pierwszy rozdział Listu do Rzymian. Nie będzie to cały rozdział, ale zaczniemy od 18 wiersza aż do samego końca tego rozdziału. Będziemy chcieli skupić swoją uwagę na tej doniosłej treści. Przeczytajmy więc ten tekst, ja będę go czytał, śledźmy go naszym wzrokiem i otwierajmy swój umysł. Zwracajmy uwagę na to, co tutaj wybrzmiewa. Apostoł Paweł pisze tak. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste, Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość, od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych, tak, że nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci, nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu, mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego sądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę rządz ich własnych serc. Dalecy od czystości bezczeszczą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zmienili w fałsz i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki. Amen. Dlatego właśnie Bóg wydał ich na pohańbienie. Ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne. Podobnie mężczyźni porzucili naturalny pociąg do kobiety i oddali się współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają się bez wstydu i ściągają na siebie samych zapłatę godną ich zboczenia. Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne. Dlatego również Bóg wydał ich na pastwę rozumu, niezdolnego do trafnych ocen, tak, że czynią to, co nieprzyzwoite. Oni, ludzie pełni przeróżnej nieprawości, zła, chciwości, niegodziwości, zazdrości, chęci mordu, niezgody, podstępu, złośliwości, plotkarstwa, oszczerstwa, ludzie nienawidzący Boga, zuchwali, zarozumiali, promujący samych siebie, wynajdujący zło, nieposłuszni rodzicom, nierozumni, niesumienni, nieczuli, bezlitośni. Ludzie ci poznali słuszny wyrok Boga. Wiedzą, że ci, którzy wspomniane rzeczy czynią, poniosą śmierć. A mimo to nie tylko sami się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy postępują podobnie. To jest druga część pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian.
W tej pierwszej części apostoł Paweł pozdrawia Rzymian, mówi o mocy Ewangelii, a później chcąc rozwinąć przesłanie ewangeliczne. I zauważmy to, kochani. Zaraz przed tym, gdzie zaczęliśmy, apostoł Paweł mówi o tym, że nie wstydzi się Ewangelii. A dalej mówi, chce ją rozwinąć. I o czym on zaczyna, bracia i siostry, mówić? O grzechu. O niegodziwości, o Bożym sądzie. Tak rozumiał apostoł Paweł. Nie tylko tak, ale między innymi Ewangelię, która się od tego zaczyna. Mowa o grzechu, o sądzie Boga. I oczywiście stosownym by było dalej czytać dalsze rozdziały listu do Rzymian, aby zobaczyć tą pełnię przesłania ewangelicznego, o którym mówi apostoł Paweł. Niemniej jednak my skupiamy się tylko na tej pierwszej części jego przesłania, które adresuje do Rzymian. Mówi tutaj, rozpoczyna o ludzkiej niegodziwości, mówi o poznaniu Boga, o objawieniu się Boga i o tym będziemy chcieli pokrótce porozmawiać. Będę chciał o tym dzisiaj na ten temat usłużyć. Poznajemy Boga. W pierwszych wersetach tego fragmentu, który zacytowałem, poznajemy Boga, który nie jest obojętny. On nie jest neutralny, obojętny. Czytamy o tym w tym wyjątkowym zdaniu, który mówi, otóż Bóg nie jest obojętny i w ten sposób zaczyna się ten fragment. To znaczy, że Bóg nie ma postawy neutralnej wobec grzechu. To nie jest tak, że ludzie grzeszą, a Bóg sobie po prostu nic z tego nie robi. Nie reaguje. Cały ten rozdział, który przeczytaliśmy, mówi o reakcji Boga na niegodziwość człowieka. Na niegodziwość, którą zdefiniujemy bardzo jasno, a którym jest po prostu nieoddanie czci i wdzięczności Bogu. Bóg więc reaguje, coś robi, zsyła pewien sąd, karze człowieka. Tych, którzy nieprawością tłumią prawdę, przecież czytamy, na tych spotyka gniew nieba. A więc zauważ, że niebo nie milczy, nie jest obojętne. Ono nie jest bierne w całej sytuacji, w której się znajduje człowiek. Ono reaguje, jest interakcja, jest działanie między niebem a ziemią. Bóg nie jest bierny wobec grzechu. Wytarło się w takim pojęciu tutaj ziemskim, często się mówi w świecie, widzisz, a nie grzmisz, Boże. Ale chcę wam powiedzieć, że to zdanie nie ma w ogóle podstaw i racji bytu. Bóg widzi i grzmi tylko na swój sposób. On czyni rzeczy według swojego planu i według swojego zamysłu. Ludzie oczekują, że Bóg będzie potrząsał ziemią, choć często to czyni. Będzie czynił jakieś rzeczy, aby zatrzymać niegodziwość, ale zauważ, że oto czyni zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego. Pan Jezus powiedział, ojciec mój, tak na podparcie mojej tej tezy, biblijnej tezy, że Bóg nie jest obojętny. Pan Jezus powiedział przecież, ojciec mój działa i ja działam. Czyli nie zatrzymuje się Jego działanie, bezustannie działa. To jest nadzieja dla nas i dla ludzi na świecie, iż jak działał 2000 lat temu, tak działa do dzisiaj, czyniąc cuda w postaci nawróconych serc, w postaci zabranej choroby i wielu, wielu innych rzeczy, o których warto by było tutaj mówić, ale o których wiemy. Rozwiązywania problemów i tak dalej, i tak dalej. Bóg zmienia życie dlatego, że On ciągle działa na obliczu ziemi. Działa bezustannie. Skoro Bóg działa, to znaczy, że ma wpływ i zmienia i będzie zmieniał twoje życie i moje życie. Dlatego, że On działa cały czas i bezustannie. Wszystko jednak, o czym czytaliśmy przed chwilą, rozpoczyna się od poznania Boga. Od poznania Boga. Czytamy w 21 wierszu, zwróćmy proszę na uwagę na ten wiersz. Czytamy, iż apostoł Paweł stwierdza, że wszyscy ludzie poznali Boga. Poznali zatem Boga. Zaraz do tego wrócimy, w jaki sposób Go poznali, co to było za poznanie. Ale czytajmy drugie zdanie, które jest nierozerwalnie z tym pierwszym złączone. Nie okazali Mu też, nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. A więc to pierwsze zdanie z tym drugim i trzecim jest jakby ciągiem myślowym.
Skoro poznali Boga, to naturalną odpowiedzialnością człowieka, który poznał Boga, powinno być oddać Mu cześć i wdzięczność. To nie są zdania, które są rozerwane i stanowią inną myśl teologiczną. Nie. Mowa jest o poznaniu Boga. Skoro Go poznali, to powinni byli Mu oddać cześć i okazać wdzięczność. Jednak tego nie zrobili. Istnieje taka cząstka, bracia i siostry, poznania Boga, która jest udziałem każdego jednego człowieka, niewierzącego i wierzącego. Dlatego, że człowiek, będąc częścią czegoś większego, a więc kiedy idziesz na spacer do lasu, nad jezioro czy nad stawy, zauważ, jesteś częścią czegoś większego, całego tego wszechświata. Jesteś częścią. I kiedy człowiek, będąc częścią właśnie tego całego stworzenia Bożego, od początku swojego istnienia, dopóki jego umysł nie zostanie skażony różnego rodzaju prądami naukowymi i tak dalej, odczytuje istnienie Boga w tym wszystkim. To jest taki pierwsza cząstka Bożego poznania, o którym mówi apostoł Paweł, i jest udziałem każdego jednego człowieka. Ta świadomość istnienia Boga, który dał się objawić każdemu człowiekowi poprzez stworzenie, które oglądasz dookoła, skutkuje tak naprawdę istnieniem różnych form istoty boskiej w wierzeniach różnych kultur. Wszyscy o tym wiemy, prawda? Że chociaż kultury na obliczu całej ziemi, cywilizacje oddalone czasem wielkim oceanem, wielkimi lądami, wydawałoby się przerwane przez wodę, brak tam dostępu, a jednak każda jedna cywilizacja na ziemi ma w swoich wierzeniach istotę Boga, jakąś istotę, jakieś bóstwo, wyższy byt, jest coś większego niż ja tutaj jako człowiek. Istnieje coś. Wiemy o tym. Ameryka Południowa, Północna, Daleki Wschód, Północ, Południe, wszędzie wierzono w jakiegoś Boga albo Bogów. Ale wszędzie był. To wierzenie rozbudzone było przez tą boską cząstkę objawienia, która dała się poznać w stworzeniu. Przecież jakieś wioski w Amazonii nie mieli Biblii. Nie było ewangelisty, nikt nie mówił o tym, że Bóg istnieje, a oni rozpoznali jakąś istotę bóstwa w stworzeniu. Więc ta cząstka sprawiła, że człowiek zaczął myśleć, jest jakaś istota większa niż ja, jest ktoś większy niż ja. I ta cząstka, która jest w każdej jednej istocie, wyobraź sobie, w sercu ateisty również jest, tylko przez lata różnych wpływów, różnych pojęć, różnego rodzaju złych myśli i wątpliwości sprawiły, że ona się znieczuliła w tym człowieku, iż wbrew tej cząstce poznania Bożego on mówi, nie jest, nie ma Boga, nie istnieje. Choć gdzieś tam głęboko, jak mówi apostoł Paweł, jest ta część, ta cząstka Bożego objawienia. Tylko ślepy, zaślepiony umysł może powiedzieć, patrząc na cały świat, to nie jest Boże dzieło. Kochani, to powinno prowadzić, a więc ta cząstka Bożego poznania, o którym mówi apostoł Paweł, powinna prowadzić człowieka do oddawania chwały Bogu Stwórcy Wszechświata. O tym zresztą czytaliśmy. Właściwe poznanie Boga, o tym mówili reformatorzy, ja bardzo lubię to zdanie. W zasadzie reformacja w wielu dziełach opiera się na tej tezie. Właściwe poznanie Boga prowadzi do właściwego poznania siebie samego. To jest ciekawe, ale taka jest prawda. Kiedy człowiek odrzuca poznanie, prawdziwe poznanie Boga, to zauważ, co się dzieje. To człowiek już nie wie, co o sobie samym myśleć. Czy ja jestem kobietą, czy mężczyzną, czy ja jestem kimś innym. Człowiek ma wątpliwości co do w ogóle samego siebie. Wielu ma przecież problem z podstawowymi sprawami jak płeć, dlatego że mają problem związany z podstawowymi sprawami o Bogu. To wszystko jest geneza niepoznania Boga. Prawdziwe poznanie Boga
o którym mówi apostoł Paweł, poznanie Boga, musi prowadzić do zrozumienia Jego natury, a więc jaki jest Bóg, a to zmusza człowieka, zastanów się nad tym, do zgięcia swoich kolan, do ugięcia się przed Nim i oddania Mu należnej Mu czci i okazania Mu wdzięczności. Zauważ, każde spotkanie Boga z człowiekiem w Piśmie Świętym, a więc w Starym Testamencie i Nowym, wywierało taki wpływ na człowieka, iż każdy jeden człowiek zginał się przed Bogiem w pokorze i w uniżeniu i w poczuciu swojej bezsilności, w poczuciu ogromu majestatu Boga, który tak daleko, daleko, daleko wykraczał poza poczucie wartości nawet samego siebie. Iż człowiek ten nie widział innej właściwej postawy, jak ukorzyć się przed Nim, zgiąć, oddać pokłon przed tym, który Mu się objawia. Taki jest skutek prawdziwego poznania Boga, iż oddajesz Mu chwałę, która Mu się należy. Im bardziej znasz Boga, tym bardziej uniżony, pokorny jesteś, tym bardziej godnie, z szacunkiem oraz nabożną czcią obcujesz z Bogiem, im bardziej Go znasz. Gdy widzisz jakiegoś wywrotowego człowieka, którego Bóg przypomina raczej kumpla, to możesz być pewien, że on nie zna Boga, bo Bóg nie jest kumplem, jest świętym, majestatycznym, okrytym chwałą Bogiem całego wszechświata. Kochani, jeśli ktoś nie jest wdzięczny Bogu i tego nie wyraża, i nie oddaje Mu czci, to na podstawie 21 wiersza muszę przyznać, że albo Boga nie poznał, bo ten werset mówi o tym, że przecież naturalnym skutkiem poznania Boga powinno być oddanie chwały Mu. Albo po drugiej, co gorsze, odmówił Mu tej czci i wdzięczności. Czyli przyjął postawę butną, pyszną i powiedział, chociaż wiem, to nie będę Mu oddawał chwały, nie dla mnie Bóg nie istnieje, nie chcę o Nim rozmawiać, nie jest godzien chwały, chcę żyć po swojemu. Należna cześć. Chciałbym zwrócić uwagę na to słowo, dlatego że ono mnie poraża. Ja o tym mówiłem, rozpoczynając któreś nabożeństwo jakiś czas temu, już nie pamiętam, który to był dzień. Słowo należna cześć, które tutaj występuje, oznacza, że Bogu należy się cześć i chwała, prawda? To jest takie proste. A więc chwała i cześć jest Jego i tylko Jego. Więc to się Mu należy. To jest coś, co należy tylko do Niego, dlatego w Starym Testamencie Bóg mówi, że z nikim nie podzieli się swoją chwałą. Dlaczego? Bo tylko Jemu ona się należy. Tylko Jemu ona się należy. Więc tak naprawdę, jeśli człowiek prawdziwie pozna, jeśli prawdziwie poznasz Boga, to oddawanie Mu czci, a więc jeśli będziesz znał Boga i poznasz Go takim, jakim On jest, i zaczniesz, to oddawanie Mu czci nie będzie dla ciebie tylko czymś dobrym po prostu, bo to jest miłe i przyjemne, albo wartościowym, albo właściwym do zrobienia w pierwszych 30 minutach nabożeństwa. Nie, dla ciebie to będzie odkrycie prawdy, że ta cześć Mu się należy i dlatego oddajesz Mu chwałę. Stoję w tych 30 minutach, nie tylko, stoję w dalszych minutach i zwiastuję słowo, wiedząc i mając tą pełną świadomość, że Jemu się chwała należy. To nie jest przypływ moich, wiecie, jakiegoś dobrego postępowania w Kościele. Nie, chwała się Mu należy. To się Mu należy po prostu, to jest Jego. I dlatego podnoszę ręce, dlatego śpiewam, dlatego chcę Go wielbić. I dlatego mówię, chwała Ci Boże, bo wiem, że kiedy wypowiadam te słowa, to mówię prawdę, bo Mu się to należy. Po prostu się Mu to należy. Odkryjesz, jak prawdziwe jest to słowo, które tak często, mimowolnie w Kościele wypowiadamy. Chwała Ci Boże. To nie jest tylko uwielbienie Boga, bracia i siostry. Kiedy mówisz chwała Ci Boże, to tak naprawdę wyznajesz i wypowiadasz słowo prawdy. Prawdę mówisz. Chwała Ci Boże. Tak, to prawda. Jemu należy się chwała. Chwała Ci Boże. To nie jest pobożne życzenie człowieka względem Boga, aby się okrył chwałą.
Nie, on jest okryty chwałą, więc mówisz prawdę, kiedy mówisz chwała Ci, Boże. Kochani, Bóg postanowił, że objawi się w przyrodzie, w naturze, w stworzeniu. Czytamy o tym przecież tak naprawdę od 19 wiersza tegoż rozdziału. A więc pierwotna cząstka poznania Boga powstaje za pomocą zmysłów człowieka, które potrafią zarejestrować otaczający świat, a więc słyszę, widzę, potrafię, mam powonienie, a więc czuję piękny zapach kwiatów, widzę wspaniałe stworzenie, słyszę dźwięk śpiewających ptaków i potrafię to wszystko zarejestrować i zinterpretować jako majstersztyk, arcydzieło, co prowadzi mnie nieuchronnie do tego, że Bóg jest, istnieje. Żadne arcydzieło na świecie nie powstało samo z siebie. Musi być arcymistrz, który stworzył arcydzieło. Musi być ktoś, kto to uczynił. Kochani, i taka pierwotna cząstka, zauważ, powoduje, że wielu ludzi, tak jak już wspomniałem, gdzieś oddalonych od cywilizacji, gdzieś tam w dżunglach, w buszu, doszukują się istnienia Bożego na podstawie takiej dedukcji, którą chcę wam teraz zaprezentować. Pewnego razu pewien człowiek mieszkający w jakiejś wiosce, gdzieś oddalony, nie znał nigdy, nie widział białego człowieka, nie wie, kim jest biały człowiek, czy w ogóle taki istnieje, nie ma pojęcia. Ale wszystko, co robi, to zbiera pożywienie, zanosi do wioski, tak funkcjonują niektóre plemiona gdzieś tam ukryte, oddalone od cywilizacji, funkcjonują w hermetycznym, zamkniętym miejscu. I oto pewnego dnia idzie na spacer, zapolować znowu, zebrać coś do jedzenia. Usiada zmęczony, aby odpocząć i wpatruje się w stworzenie. Wpatruje się w przyrodę i zastanawia się, dlaczego trawa zawsze jest trawą? Dlaczego nie wyrośnie jak drzewo? Dlaczego drzewo zawsze chce być drzewem? Nigdy nie chce być czymś innym. Dlaczego mrówka nie zachowuje się jak żyrafa? A żyrafa nie powie, dziś będę mrówką, będę robić to, co mrówka. Co to jest słońce? I dlaczego nie powie, dlaczego zawsze wschodzi na wschodzie, a zawsze zachodzi na zachodzie? Skąd ptak wie, że ma latać, kiedy pierwszy raz wyskakuje z gniazda? A ryba, że ma żyć w wodzie, bo inaczej może zginąć? Skąd niemowlę wie, kiedy się rodzi, że ma ssać pierś? Skąd? Czy ktoś go uczy? Nie. Dlaczego woda płynie zawsze w dół, a nigdy nie do góry? Wtedy zaczyna myśleć taki człowiek i zastanawia się, tu muszą istnieć jakieś prawa, zasady. Zasady. Są zasady, które działają. Zasady, które nie są złamane i nigdy nie przełamują się. Zasady. A skoro są zasady, bo świat przecież nie funkcjonuje dowolnie, jak sobie chce, to taki człowiek zaczyna myśleć, w mojej wiosce też są zasady, ale są tam dlatego, że jest wódz. Skoro tu są zasady, to znaczy, że jest większy wódz. Jest ktoś nad tym całym światem. I tak człowiek, który nigdy nie słyszał o Bogu, nigdy o nim się nie dowiedział, nigdy nie zrozumiał, dochodzi do poznania, że jest ktoś większy, kto tym wszystkim zarządza. Są pewne zasady i ten świat istnieje w taki sposób, jak istnieje zgodnie z Jego wolą. Kochani, gdy popatrzymy na stworzenia, więc kiedy obserwujesz całe stworzenie, naturę, idziesz na spacer, możesz być przekonany, obserwując, iż on wybrzmiewa pewną treścią. Jest Bóg, ale on coś mówi więcej, nie tylko, że jest Bóg. Całe stworzenie mówi o tym, że Bóg jest dobry. Pokazuje Jego mądrość. Pokazuje Jego miłość oraz ogromną troskę o to, aby wszystko istniało i miało się dobrze. Czy to nie widzimy? Prawda? Jest tak. Kiedy idziemy na spacer, kiedy oglądamy wszechświat, cały świat, widzimy, że ktoś nad tym czuwa, żeby się to miało dobrze. Istniało, powielało się, funkcjonowało jak najdłużej. Patrzysz na świat i nie możesz przecież powiedzieć, to jest zrobione byle jak. Jakoś tak po macoszemu potraktowane, byle jak. Nie możesz powiedzieć, tu się nie da mieszkać. Oglądasz świat i musisz przyznać z całą powagą, szczerością,
że cała ta natura sprzyja tobie, jako człowiekowi, jako istocie, która tu mieszka. Abyś miał się dobrze, aby ci niczego nie brakowało, abyś miał wszystkiego pod dostatkiem. Twórcę poznaje się po jego dziełach, malarza po obrazie, reżysera po filmie i tak dalej. Nie jesteś w stanie dojść do innych wniosków, patrząc na to wszystko, jak tylko Bóg jest dobry, wspaniałomyślny, jest wielki, troskliwy, chce bardzo dobrze, dlatego, że bardzo dobrze wszystko uczynił. Zresztą o tym przecież powiedział, tak się wypowiedział, kiedy wszystko uczynił, że to jest bardzo dobre. Ale oto tutaj idziemy dalej w rozważaniu tego tekstu i odkrywamy, że to wszystko powinno skłonić człowieka, zmusić wręcz człowieka do tego, aby człowiek oddał Bogu cześć i chwałę i dziękczynienie. Bóg jest tak bardzo godzien swojej chwały, iż to, co nie wielbi Boga i go nie czci i nie oddaje mu wdzięczności, jest godne jedynie potępienia. Tak godzien jest chwały Bóg, że wszystko, co jemu nie oddaje chwały, funkcjonuje w kłamstwie, dlatego godne jest potępienia. Bóg jest stwórcą wszystkiego, zaopatrzycielem, utrzymuje wszystko przy życiu, jak czytamy w księdze Nechemiasza, iż wszystko istnieje tylko dlatego, że On tak chce, dlatego jeżeli ktoś nie jest mu wdzięczny za ten chleb na stole, za pożywienie, które ma, za pokój, który ma, za pracę, którą ma, jeśli człowiek nie jest mu wdzięczny, to jest do szpiku przeniknięty diabelskim kłamstwem. Samowystarczalności, swojej własnej siły, bo wtedy chodzi w podziwie wobec siły swoich rąk, nie zważając na to, że to Bóg go karmi, żywi, troszczy się o niego. Pomimo tego, że człowiek jest bezbożny. Kochani, tak ten, kto nie wielbi Boga, zsyła na siebie poważne konsekwencje. O tym czytamy przecież w liście do Rzymian. Zauważ w liście do Rzymian, iż konsekwencją, tą niegodną konsekwencją, o której zaraz powiemy coś więcej, jakby powodem tej konsekwencji, tego skutku było to, że człowiek nie uwielbił Boga. Czy zauważamy to, co tu jest napisane? Nie oddali mu czci i wdzięczności, więc coś się zaczęło dziać niedobrego. Człowiek poznał Boga, zauważył, że istnieje i nie oddał mu w należny sposób w czci i wdzięczności, ale coś wywrócił, coś uczynił innego, tą cześć i wdzięczność czemuś innemu przypisał i w ten sposób ściągnął na siebie konsekwencje. Będziemy za chwilę do tego w zasadzie zmierzać. Pomyślisz sobie teraz tak, spróbuj odpowiedzieć na pytania, które wielokrotnie mają ludzie, którzy ateiści czy inni, którzy odwracają się od Boga, nie chcą o nim słyszeć. Czy kiedykolwiek słyszałeś taki argument, że skoro mówisz człowiekowi, że on ma się nawrócić, oddać życie Panu Jezusowi, zawrócić ze swojej drogi, bo inaczej, jeśli tego nie zrobi, to będzie w piekle, bo Jezus jest jedyną drogą do Ojca, jedynym zbawieniem. Czy słyszałeś kiedyś z ust człowieka, który to słyszał, że to jest szantaż? Słyszałeś o tym? Ja kiedyś słyszałem. To przecież jest szantaż. No nie mam innego wyjścia, jak tylko oddać Panu Jezusowi życia, bo przecież no, to jest szantaż. Ale wiecie, ja mam odpowiedź na to. Należy zrozumieć, że wezwanie Boga do miłości do Niego, wzywanie człowieka do pokuty i opamiętania, wzywanie człowieka, a więc przez Boga, do tego, aby zawrócił ze swojej starej drogi i zawierzył Jezusowi, żeby zyskać zbawienie, to nie jest żadnego rodzaju szantaż. Przestępstwem jest tego nie czynić. W świecie duchowym istnieją prawa tak jak w świecie fizycznym. Musimy o tym pamiętać. Istnieją prawa i zasady. Jeżeli w świecie fizycznym idziesz do sklepu, bierzesz chleb i płacisz pieniądze, albo jedziesz na stację i nie zastanawiasz się, czy zapłacić, czy nie. Tankujesz i płacisz, bo nigdy w życiu nie doszukasz się albo nie dojdziesz do przekonania, że prawo, które mówi o tym, że nie możesz ukraść benzyny czy paliwa, że cię szantażuje. Ktokolwiek miał takie wątpliwości kiedykolwiek?
Że jestem jakiś szantażowany przez ziemskie prawo do tego, że muszę zapłacić za paliwo, więc no nie mam wyjścia, muszę zapłacić. Co za szantaż? Wcale tak nie jest. Nikt z nas tak nie myśli. Dlaczego? Bo istnieje prawo, a przestępstwem jest nie zapłacić, prawda? Tymek, popraw mnie, jeśli się mylę. Przestępstwem jest nie zapłacić. Nie zapłacić. A więc ja się nie zastanawiam, płacę. W duchowym świecie przestępstwem jest nie uwierzyć Jezusowi, nie oddać Mu życia, nie wybrać tej drogi zbawienia, jedynej drogi zbawienia, nie położyć całej ufności w Nim, w Jezusie Chrystusie. To jest przestępstwo wobec Boga. To jest grzech. Nie zaufać Mu. Dlatego nie możemy mówić o jakimkolwiek szantażu. Takie są duchowe prawa funkcjonujące w świecie, w którym Bóg jest Panem i Królem i siedzi na tronie. A więc dobrą rzeczą jest, tak jak jest zapłacić za paliwo, tak i to jest chwalebna, dobra, jedyna właściwa, oddać Panu Jezusowi swoje życie. Kochani, ja nie chcę, abyś po tym kazaniu, po tej usłudze czuł się zainspirowany do uwielbiania Boga, dlatego że inspiracja jest ulotna, ona tylko chwilę trwa. Wiem, że to jest modne słowo, wielu kaznodziejów lubi to, uwielbia to słowo. Niemniej jednak nie chcę cię zainspirować do tego, abyś w jakiś inny sposób w przyszły czwartek czy w niedzielę zaczął wielbić Boga. Nie. Chciałbym, abyś wiedział, że to jest moja i twoja powinność oddawać Bogu chwały. Odpowiedzialność. Że to jest odpowiedzialność nasza. Dlaczego? Bo Jemu ta chwała się należy. Ja nie będę śpiewał, czy nie chcę śpiewać dlatego, że to jest dobre, że to jest przyjemne i miłe i fajne, żeby tak w zasadzie dobrze jest rozpocząć nabożeństwo pieśniami. Nie. Ja będę śpiewał, oddawał Mu chwałę dlatego, że On jedynie tego jest godzien i należy Mu się to, co będziemy robić. List do Rzymian o tym wyraźnie mówi. Należna cześć to jest to, co się Mu należy. A więc kiedy oddajemy chwałę, ja chciałbym, aby każdy z nas miał tą głęboką świadomość, że jest to coś, co jest naszą powinnością. Jemu się chwała należy. Kochani, dlatego nie oddanie Mu chwały, nie oddawanie Mu czci i wdzięczności. List do Rzymian w swoim kontekście, bo to czytamy, że pewna kara zstępuje na ludzi, jest przestępstwem. Jeśli człowiek nie wielbi Boga, nie oddaje Mu czci i nie jest Mu wdzięczny, czyni przestępstwo, czyni złą rzecz, niegodną. Nienawrócenie się do Jezusa jest przestępstwem. I zauważ, na człowieka, który nie nawróci się do Jezusa, nie odda Mu swojego życia, nie zaufa w 100% łasce, która spłynęła tutaj na ziemię w postaci Bożego Syna, który dobrowolnie pozwolił się przybić do krzyża. Jeśli nie zaufasz Jezusowi, tylko Jemu, to chciałbym, abyś miał pełne przekonanie, że kiedy nadejdzie sąd, taki człowiek, który nie zaufał Jezusowi, nie oddał Mu swojego życia, nie całkowicie nie powierzył się Jemu, nie pokutował, nie zyskał przebaczenia w Jego krwi, nie uwierzył w zbawienie, które przyniósł Pan Bóg w postaci swojego Syna Jezusa, taki człowiek na sądzie będzie nazwany przestępcą. Nie tylko przestępcą. Mordercą, złodziejem, cudzołożnikiem, kłamcą. Wszystkie konsekwencje prawa na takiego człowieka spadną. Dlaczego? Dlatego, że tylko Jezus odciągnął nas, wyzwolił nas, uwolnił nas od konsekwencji za prawo, za niewypełnienie prawa. On, który poszedł na krzyż, przyjął całość kary, którą prawo niosło na każdego, kto zgrzeszył choćby w jednym. On to wziął na siebie, abyś ty nie musiał usłyszeć wyroku, ale mógł usłyszeć zaproszenie do świętości, wspaniałości Boga. Wejdź do tej wspaniałości mojej. Dlatego, że uwierzyłeś w Jezusa. To było wszystko, co było ci potrzebne. Kochani, chyba że człowiek nawróci się i uwierzy w tego, który zamiast niego w poczet przestępców został zaliczony. I oto czytamy w liście do Rzymian, iż na takich, którzy odmówili czci Bogu i wdzięczności, spada jakaś kara, sąd. Kochani, chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli jasne przekonanie, bo o temacie
o tematach związanych z seksualnością, o tematach związanych ze zboczeniami ludzkimi, które dzieją się na obliczu całej ziemi, dużo się mówi i wiele jest wątpliwości. Chciałbym powiedzieć, iż list do Rzymian mówi wyraźnie, skąd to się bierze, jaka jest tego geneza i jaki jest tego koniec. List do Rzymian, pierwszy rozdział, o tym mówi wyraźnie. Czytamy o tym, że ci, którzy zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga, zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów, a więc widzimy tutaj pełne spektrum różnych wierzeń, religii, różnych wierzeń na całym świecie. Na tych Bóg zsyła coś, co ja definiuję na podstawie tego tekstu jako sąd nad nieoddaniem, z powodu nieoddania czci, należnej czci Bogu. Bo czytamy, że oni zastąpili chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, a więc mamy obrazy, mamy rzeźby, mamy różnego rodzaju wyobrażenia, malowidła i tak dalej, które coś przedstawiają, ludzie się temu kłaniają, całują i to nie tylko w kościele, który przychodzi nam na myśl, na obliczu całej ziemi, w różnych, przeróżnych religiach, niekoniecznie chrześcijańskich, to się dzieje. Dlatego Bóg na tę sytuację odpowiedział w konkretny sposób. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę rządz ich własnych serc. To jest ciekawe, co tu jest napisane. Bo tutaj nie mamy informacji, że szatan się za nich wziął, za takich ludzi. Albo demony się dobrały do skóry tym ludziom. Czytamy tutaj w tym momencie, że Bóg coś uczynił. Jest to Boży sąd nad tymi ludźmi. Co On uczynił w takim razie? Wydał tych ludzi na pastwę ich własnych rządz. Innymi słowy, po raz pierwszy pozwolił tym ludziom, aby stali się sobą. Aby serce, które w nich było, zaczęło funkcjonować zgodnie z pożądliwościami ich własnych serc. A więc, co ja rozumiem przez ten tekst? Nie wiem, to jest moje zrozumienie, tak ja rozumiem ten tekst, iż Bóg do pewnego momentu utrzymywał i hamował zło, które mogło eksplodować z tego serca, ale w pewnym momencie wydał. Innymi słowy, wydać może tylko coś, ktoś, kto coś trzyma w rękach, prawda? Jeśli ja mogę wydać moje pieniądze, dlaczego? Bo one są moje. Mogę wydać coś komuś, dlatego że to jest moje. Dlatego Bóg wydał coś, co trzymał w swoich rękach i okazuje się, że nagle człowiek zaczyna funkcjonować w 100% zgodnie z pożądliwościami jego własnego serca. Zauważ, kara na tych ludzi nie przyszła z zewnątrz. Nie czytamy o tym, iż spadł na nich ogień z nieba, jak za czasów Sodomy i Gomory, ale czytamy, iż rozpalone zostało wnętrze tych ludzi, które paliło się ich własnymi pożądliwościami. Bóg jakby wycofał swoją powstrzymującą dłoń i wydał ich na pastwę rządz ich własnych serc. Sami dla siebie stali się sądem, stali się sobą. Dlatego ja na tym, to jest moje przekonanie, tak jest moje przekonanie, koniecznie musisz się z nim zgadzać, ale ja uważam na podstawie tego fragmentu, że największy sąd, jaki może na człowieka przyjść na ziemię ze strony Boga, to jest, kiedy Bóg pozwoli człowiekowi, żeby był po prostu sobą. Tak jest moje zdanie. Jeśli Bóg odejmie łaski i przestanie powstrzymywać, nagle człowiek zaczyna być jak demon, jak diabeł się zachować. W tym momencie tak jest, bo zobaczcie, co się zaczęło dziać z tymi ludźmi. Przecież ich własne serce, ich własna pożądliwość pociągnęła ich do homoseksualizmu, do współżycia ze zwierzętami, do nienaturalnego współżycia seksualnego, a więc wszelkiej maści zboczenia, bracia i siostry pochodzą z serca ludzkiego. Z pożądliwości serc. Z pożądliwości serc. I oto czytamy, że ludzie zaczęli zachowywać się niegodnie, w sposób niegodny, obrzydliwy. Człowiek do końca, ja tak uważam, tak jest moje zdanie, jeszcze raz to podkreślę, aby nikt nie był tutaj w żaden sposób zgorszony, to jest moje zdanie, możesz się nie zgodzić, ale ja uważam, że człowiek nie może czynić tego do końca, co chce w 100%. Bo gdyby tak było, to wszyscy byśmy już dawno poginęli na świecie
zgodnie przynajmniej z tym pierwszym rozdziałem listu do Rzymian, dopiero kiedy Bóg wydał ich na pastwę własnych pożądliwości, stali się tacy, o których czytamy. Kochani, zobacz, co dzieje się z człowiekiem, gdy Bóg go w pewnym sensie pozostawia samego. Co się dzieje z tym człowiekiem? Zachowuje się jak bestia człowiek. Jak bestia. Dlatego jesteś bezpieczny tylko i wyłącznie w Nim, w Jezusie. Jesteś bezpieczny, jeśli Bóg cię ma w swoich rękach. Nigdzie w całej Biblii nie znajdziesz tak solidnego rozważania na temat homoseksualizmu, jak w pierwszym liście, jak w liście i pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Nigdzie. Są w Biblii miejsca, które Bóg jasno definiuje, co o tym należy myśleć, ale w tym rozdziale, w liście do Rzymian, wyraźnie to czytamy, iż nagle kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne. Oznaczać to może absolutnie wszystko i zaczęły współżyć nie tylko z mężczyznami, ale również i z innymi istotami, jak zwierzęta. Ale czytamy o tym także, że podobnie mężczyźni porzucili naturalny pociąg do kobiety i oddali się współżyciu między sobą. Więc homoseksualizm jest tu wyraźnie, wyraźnie pokazany. I czytamy o tym, że zaczęli ściągać na siebie samych zapłatę godną ich zboczenia. Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne, dlatego również Bóg wydał ich na pastwę rozumu. Znowu Bóg wydał ich na pastwę rozumu, niezdolnego do trafnych ocen. Także czynią to, co nieprzyzwoite. Oni, ludzie pełni przeróżnej niesprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Czytamy o tym, co o charakterze tych ludzi. Kochani, tu jest wyjaśnienie wszystkich problemów z tym związanych. Chcesz wiedzieć, skąd niegodziwość seksualna w różnych kościołach? Skąd pedofilia w różnych kościołach? Nie tylko w kościele katolickim, ale w innych. Jak w innych różnych, o tym się przecież głośno mówi. Zresztą w naszych czasach wychodzi to bardzo na jaw. Skąd to wszystko? Skąd zboczenia? Skąd tryskające serca pożądliwości, które manifestują się w postaci czynów już niegodnych? Dlatego, że nie oddano Bogu to, co Mu się należało. Dlatego, że nie oddano Mu czci i wdzięczności. I pozwólcie, że podam pewną definicję, którą uważam za wyjątkową, przyszła do moich myśli i nad tym się zastanowiłem i to chyba tak naprawdę oddaje pierwszy rozdział listu do Rzymian. Jeżeli nie oddasz Bogu to, co Mu się należy, to On odda ci to, co się tobie należy. Tak to wygląda. Jeżeli nie oddamy Mu to, co Mu się należy, więc chwała i cześć, to On odda nam to, co nam się należy, a tym, co nam się należy, jest potępienie. Homoseksualizm, bracia i siostry, szczególnie myślę, że dobrze jest, aby to młodzi usłyszeli, bo w szkołach różne rzeczy się mówi, o różnych rzeczach się mówi, różne rzeczy się naucza, nauczyciele niejednokrotnie stają na różnych stanowiskach, jest taki miszmasz, ale chciałbym powiedzieć, że homoseksualizm nie jest chorobą, ale jest sądem Boga nad człowiekiem, który odrzucił cześć i chwałę i dziękczynienie dla Pana Boga. Na podstawie listu do Rzymian, pierwszego rozdziału, o tym chcę powiedzieć. Ale kochani, jest droga wyjścia i ja o tym chcę bardzo mocno powiedzieć. Zauważ, jaki list dłużny został rozpisany przez apostoła Pawła od 29 wiersza do 32. Jakiś szeroki list dłużny, nie do zapłacenia, nie da się tego pokonać. Ale apostoł Paweł w innym miejscu, i bardzo was proszę, otwórzmy sobie to miejsce. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 9 wiersz. To jest wspaniałe odkrycie. Bo dzisiaj w kościele się zastanawiają ludzie, no co z nimi zrobić, z takimi ludźmi, którzy takie rzeczy czynią, z homoseksualistami, co z tym uczynić? Daję wam wspaniałą, wspaniałą drogę wyjścia. 6 rozdział, 9 wiersz, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Posłuchajcie, co tu jest napisane. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, dla takich nie ma wstępu do Królestwa Bożego, dla niesprawiedliwych. O jakich to więc mówi niesprawiedliwych? Ludzie dopuszczający się nierządu, a więc pornografia, zboczenia, te wszystkie rzeczy, które dotyczą nierządu, seksualności, bałwochwalcy, cudzołożnicy, a więc współżycie pozamałżeńskie i przedmałżeńskie również, mężczyźni współżyjący między sobą. Czy zauważyłeś, co tu jest napisane?
homoseksualiści nie odziedziczą Królestwa Bożego. Wielu ludzi tego nie widzi w Nowym Testamencie. Nie mam pojęcia dlaczego. I ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ale 11 werset jest po prostu niesamowity. Przeczytajmy go. A takimi właśnie niektórzy z was byli. O czym mówi apostoł Paweł, pisząc do Koryntian? Niektórzy z was byli homoseksualistami. Takimi niektórzy z was byli. Ale to jest nadzieja i coś, na czym, co chcę bardzo mocno dzisiaj podkreślić. Możesz być najbardziej upadłym ze wszystkich ludzi w swojej niemoralności. Ale chcę ci powiedzieć, że pewnego dnia możesz stanąć tutaj, jak moja żona, i powiedzieć: takim kiedyś byłem. Takim kiedyś byłem. Możesz być najbardziej upadłym człowiekiem, możesz stanąć na tym miejscu, jak ja stoję, jak inni stoją, którzy świadectwem swoim się dzielą i mogą powiedzieć: takim kiedyś byłem, ale to nie jest już moja rzeczywistość. Dlaczego? Apostoł Paweł wyraźnie mówi o tym: takimi kiedyś byliście, a więc już nie jesteście takimi. Dlaczego? Dlatego, że zapiliście marynarki i postanowiliście ubrać się pięknie i zacząć starać się teraz żyć już normalnie, bo wiecie, przeczytaliście, że w prawie Bożym obrzydliwością jest homoseksualizm, niegodziwość i tak dalej, więc postanowiliście być innymi? Nie. Dlatego, że obmyliście się jednak. Doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia, nie sami w sobie, ale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu żywego Boga, naszego Boga. Jest nadzieja, bracia i siostry, jest wyjście. To nie jest tak, że są pewne choroby, pewne rzeczy, które są bez wyjścia i takim człowiek się już do końca funkcjonuje. Nie. W zborze koryńskim zapewne, zgodnie z apostołem Pawłem, byli funkcjonowali w tym czasie, byli homoseksualiści. A więc ci, którzy już nie są homoseksualistami, ci, którzy już nie żyją niezgodnie, ci, którzy już nie są pijakami, oszczercami, zdziercami, już tak nie funkcjonują. Dlaczego? Bo uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Bo zawierzyli Mu. Kochani, zgodnie z Bożym Słowem, homoseksualizm jest obrzydliwością, sprośnością, wynaturzeniem, zboczeniem i brudem, z którego człowiek musi zostać obmyty. Obmyty. Obmycie oznacza, że już nie jesteś brudny. To nie jest tak, że taki człowiek przeprosi Pana Boga i żyje dalej tak samo, jak żył. To tak nie działa. Czytamy w 11 wierszu, że ci ludzie się obmyli, doznali uświęcenia, więc ich życie się zmieniło i zyskali usprawiedliwienie, więc zyskali szatę sprawiedliwości. Czyli Bóg nie wspomni już nigdy przeciwko nim tej niegodziwości. Zostali usprawiedliwieni. Nie wykorzysta przeszłości tych ludzi do tego, aby ich oskarżać. To już nie istnieje. Bóg nigdy nie zapomni, bo On nie przeżywa czegoś takiego jak amnezja. On nigdy nie zapomni, ale nigdy nie wykorzysta już przeciwko tobie twojej przeszłości, dlatego że ona została oczyszczona w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. A więc Pan Bóg daje wolność człowiekowi bez wyjątku. Podzielę się z wami pewnym świadectwem. Słyszałem kiedyś pewien pastor, chyba z Holandii, przyjechał do Ustronia i mówi tak: wiecie, później siedzieliśmy już po nabożeństwie i rozmawialiśmy sobie. I mówi: miałem takie wydarzenie kiedyś, że do mojego zboru przyszły dwie kobiety. Trzymały się za rękę, podeszły do przodu i prosiły: pastorze, czy możesz się o nas pomodlić? No i pastor powie: no wiecie, to jest taka zaskakująca sytuacja, ale może dla nas w Czechowicach tak, jest zaskakująca, czy w Ustroniu. Ale w Krakowie, w Katowicach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Łodzi, w miastach uniwersyteckich czy studenckich to nie jest zaskoczenie. Takie rzeczy normalnie funkcjonują i na całym świecie. Więc on spotyka się z taką sytuacją, nie wiem, czy zaskakująca, czy nie, chociaż przeżywał to, więc prawdopodobnie tak, i powiedział: dobrze, pomodlę się o was, ale jeśli będę mógł się modlić zgodnie z Bożą wolą.
I wtedy tak kobiety powiedziały, tak, możesz się modlić zgodnie, pomóc się zgodnie z Bożą wolą. I zaczął się modlić. No, domyślacie się, jak się zaczął modlić. Panie, w imieniu Jezusa modlę się, aby te kobiety przestały pałać pożądliwością do siebie, co się nie zgadza z Twoją wolą. I tak się modlił nad nimi. I wiecie, opowiadał, że jakby jakiś dynamit między tymi kobietami eksplodował. Po prostu odrzuciło od siebie te kobiety i już nigdy więcej nie zapałały pożądliwością do siebie. Nigdy. Ja wierzę, że moc Ewangelii, że krew Jezusa Chrystusa obmywa każdy jeden grzech. To wierzę. Każdy jeden grzech. I niezależnie od tego, jak ludzie dzisiaj i umysły tego świata definiują pewne rzeczy, niezależnie od tego wierzę, że to, co nazwane jest przez Boga grzechem, zostało przybite do krzyża raz na zawsze. Jeśli człowiek uwierzy, zbawiony będzie, wybawiony. Nie tylko usprawiedliwiony, ale również obmyty i uświęcony, jak mówi apostoł Paweł. To jest zaskakujące. Nie wiem, czy kiedykolwiek myśleliście o zborze w Koryncie, z jakich ludzi się składał. Z jakich ludzi się składał. Niektóre rzeczy w dalszym ciągu się tam były skomplikowane w tym zborze, o czym czytamy przecież w listach do Koryntian. Niektórymi rzeczami jeszcze musieli się uporać. Jak bardzo apostoł Paweł musiał wytężać siły, aby prostować ścieżki koryńskiego zboru. Niemniej jednak mówi wyraźnie, że takimi z was niektórzy kiedyś byli, co daje nam świadectwo i nadzieję, że twoje życie może wyglądać inaczej i z pewnością będzie, jeśli pozwolisz na to, aby obmyć się, uświęcić i otrzymać usprawiedliwienie nie przez jakieś uczynki ludzkie, ale przez imię Jezusa Chrystusa Pana. Kochani, byłoby to niedorzecznością powiedzieć, iż moc wszechmogącego Boga do zmiany ludzkiego życia zatrzymuje się na sferze pożądliwości serca i seksualności człowieka. To nie byłby wszechmogący Bóg, gdyby nie potrafił przemienić człowieka. Powiem nawet więcej. Przecież wiemy, że z serca ludzkiego pochodzą złe myśli i pożądliwości, prawda? O tym mówi Biblia. A Bóg obiecuje przecież dać nowe serce i nowego ducha. To znaczy, że każdy jeden bez wyjątku może zyskać wspaniałą czystość, obmycie, usprawiedliwienie w doskonałym, wspaniałym imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, ale jak to praktycznie przeżyć? Każdy z nas, bez wyjątku, jeśli żyje poza Chrystusem i nigdy nie oddał Mu swojego życia, nigdy nie zaufał Mu całkowicie, funkcjonuje jak podczas katastrofy lotniczej. To jest taki pewien obraz. Spadasz razem ze samolotem w dół do momentu, aż nastąpi kataklizm, katastrofa. Ale jest dla ciebie ratunek, bo pod siedzeniem jest spadochron. I teraz możesz wierzyć w ten spadochron całym swoim sercem, ale jeśli go nie ubierzesz, to zginiesz. Możesz wierzyć, że on cię uratuje, że on ma taką moc, że on da ci, że może ci pomóc i tak dalej. Ale jeśli go nie ubierzesz, nie wyskoczysz z tego złomu, który leci w dół, to nie uratujesz się. Tak samo jest z Jezusem Chrystusem, bracia, siostry, przyjaciele. Możesz wierzyć, że On ci pomoże, że On ma taką moc, że On to wszystko może uczynić, że poukłada twoje życie, ale jeśli nie skoczysz w końcu razem ze spadochronem i nie ubierzesz spadochronu i nie wyskoczysz z tego swojego starego do tej pory ginącego, lecącego prosto w dół samolotu, którym jest twoje życie, to się nie uratujesz. Dopóki nie ubierzesz Chrystusa na siebie, dopóki Go nie przyjmiesz, nie założysz, nie zaufasz Mu w 100% do takiego stopnia, że powiesz, z Tobą, Panie, wyskakuję z tego życia. Wyskakuję, zawracam, idę w inną stronę. Gwarantuję Ci, że ten spadochron pięknie się rozłoży i doprowadzi Cię bezpiecznie do ziemi.
abyś mógł postawić bezpiecznie swoją nogę, będąc już oczyszczonym, obmytym i usprawiedliwionym w Nim. Kochani, wierzę, że to słowo było też takim dopełnieniem świadectwa, którym posłużyła również moja żona. Wierzę, że to świadectwo razem z tym słowem wprowadza nas w taką głęboką świadomość tego, iż Pan Bóg bez względu na to, jakakolwiek jest niegodziwość człowieka, każdy jest niegodziwy przed obliczem Boga, każdy. Ale bez względu na to wszystko, jeśli uwierzysz Jezusowi, jeśli zawierzysz Mu, jeśli oddasz Mu swoje życie, powierzysz Mu się bez reszty, to On cię obmyje. I będziesz mogła stanąć, będziesz mógł stanąć w tym miejscu i powiedzieć: taki byłem, a już nie jestem. I chwalę Cię za to, Panie, jestem Ci wdzięczny. Zostańcie z Bogiem. Myślmy o tym fragmencie z Listu do Rzymian, gdybyśmy kiedykolwiek mieli taką sytuację w rozmowach ze znajomymi w pracy. Pamiętajmy o tym rozdziale, który tak jasno przecież mówi o Bożym wyroku, Bożych sądach, Bożym działaniu, ale z drugiej strony pokazuje, że jest nadzieja, jest wyjście, jest zmiana życia w Jezusie Chrystusie, tylko Nim. Zostańcie z Bogiem. Amen.